Dziękuję bardzo za przybycie i za okazane zainteresowanie. Ja będę mówił na temat kryzysów gospodarczych, czyli na temat bardzo aktualny. Tytułem wstępu chciałbym powiedzieć, że ta konkretna teoria kryzysów gospodarczych, również zwanych cyklami koniunkturalnymi, jest to część dorobku intelektualnego pewnej konkretnej szkoły ekonomicznej, która się nazywa szkołą austriacką. Nazywa się ona tak dlatego, że jej prekursorzy, jej pionierzy tworzyli na przełomie XIX i XX wieku w Austrii. To jest nazwa historyczna, ponieważ współcześnie ta szkoła znajduje swoją kontynuację, ale już główne ośrodki zajmujące się nią, rozwijające ją, znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Z Austrią ma ona dziś niewiele wspólnego, ale tę nazwę wspominam dlatego, że jeśli ktoś z Państwa postanowi bardziej zagłębić się w temat, jeśli to, co powiem, zainspiruje kogoś z Państwa do zapoznania się z tematem bliżej, to właśnie takiego hasła należy szukać w internecie: Austriacka Szkoła Ekonomiczna. Teraz, zanim przejdę do właściwej teorii kryzysów gospodarczych, muszę napomknąć o pewnych elementach dwóch innych działów gospodarczych. Czyli jako, że w największym skrócie moja teza brzmi następująco. Kryzysy gospodarcze są wywoływane poprzez wykoślawianie kapitałowej struktury produkcji poprzez monetarne manipulacje, dlatego muszę coś powiedzieć o teorii pieniądza i o teorii kapitału. Więc zaczynając od teorii pieniądza. Co to jest tak naprawdę pieniądz? Pieniądz to jest uniwersalny środek wymiany i jako taki musi spełniać kilka funkcji. Są cztery najważniejsze funkcje, jakie on musi spełniać. Po pierwsze, musi zachowywać wartość w czasie, bo jeśli jej nie zachowuje, jeśli gwałtownie bardzo w krótkim okresie czasu albo traci na wartości, albo zyskuje na wartości, to jeśli traci, to oczywiście nikt nie będzie chciał go wykorzystywać do zawierania czy wchodzenia w transakcje rynkowe, ponieważ nikt nie będzie chciał go przyjmować. On będzie świadomy tego, że nikt inny go już nie przyjmie. W wyniku tego on będzie jak taki gorący kartofel. Każdy będzie się go próbował pozbyć. Natomiast jeśli będzie bardzo gwałtownie zyskiwał na wartości, to też go nikt nie będzie wykorzystywał, tylko wszyscy będą go tezauryzować, chomikować. Więc musi zachowywać wartość w czasie. Druga rola to jest, musi być powszechnie akceptowany. Musi, innymi słowy, umożliwiać obejście czegoś, co się nazywa problemem braku dwustronnej zbieżności potrzeb. Co to oznacza? To oznacza, że i to można sobie uzmysłowić na podstawie porównania gospodarek pieniężnych z gospodarkami barterowymi, czyli tymi, które posługują się pieniądzem, a tymi, które polegają na bezpośredniej wymianie towarowej. W gospodarce barterowej, jeśli na przykład ja jestem rybakiem i jedynym towarem, który posiadam, są ryby, natomiast jestem zainteresowany kupnem butów, to muszę znaleźć szewca, który będzie zainteresowany wyłącznie kupnem ryb. Natomiast i to może zająć czas. To jest właśnie ten problem braku dwustronnej zbieżności potrzeb. Natomiast w gospodarce pieniężnej ten problem nie występuje, ponieważ ja jako rybak zawsze mogę sprzedać komuś ryby za pieniądze, a potem za pieniądze kupić buty. Natomiast ostateczny mój kontrahent wcale nie musi chcieć tego, co ja bezpośrednio wytwarzam jako towaru. Czyli to jest druga rola pieniądza. Musi pozwolić ludziom na obejście tego problemu braku dwustronnej zbieżności potrzeb. Trzecia jego rola to jest, on umożliwia rachunek ekonomiczny, czyli umożliwia kalkulację zysków i strat. I ta niesłychaną wagę tej roli możemy sobie usmysłowić, jeśli sobie pomyślimy nad tym, dlaczego upadały gospodarki socjalistyczne. Dlaczego one były nieefektywne? Dlatego, że tam nie było własności prywatnej środków produkcji. Jako, że nie było tej własności prywatnej środków produkcji, to nie było też tytułów własności. Jako, że nie było tytułów własności, to nie było wymiany tych tytułów własności. Innymi słowy, nie było też stosunków wymiany, czyli cen. A jako, że nie było cen, to nie było tej jednolitej skali wartości opartej na liczebnikach głównych, czyli 1, 2, 3, 50 i tak dalej, które umożliwiały dowiadywanie się tego, w jakim stopniu zawierana przeze mnie transakcja, przeze mnie, niezależnie czy ja to mówię z perspektywy konsumenta czy przedsiębiorcy, czy ona przynosi zyski, czy ona przynosi straty, co jest z kolei odzwierciedleniem tego, jak skutecznie ja zaspokajam potrzeby innych.
Więc tą funkcję obrachunkową też pieniądz pełni. No i wreszcie ostatnia rola to jest to, że on jest jak gdyby nieskończenie podzielny, jeśli chodzi o jego jednostki. W gospodarce barterowej ten problem niepodzielności też istnieje. My sobie to na przykład możemy uzmysłowić w momencie, kiedy ja jestem rolnikiem i chciałbym jakimś podwykonawcom zapłacić za jakieś prace rolnicze, które oni wykonają, no to na przykład pługiem nie mógłbym im zapłacić. Bo gdybym chciał pług rozmontować na 4 części czy na 5 części i każdemu z tych podwykonawców dać po części, no to oczywiście oni by się na to nie zgodzili, bo 1/5 pługa ma dużo mniejszą cenę rynkową niż 1/5 wartości całego pługa. Po prostu towary nie są w taki sposób podzielne. Więc to są te 4 role pieniądza. I teraz kiedy pieniądz może spełniać te role? Pieniądz może spełniać te role wtedy, kiedy między innymi jest wystarczająco rzadki, wystarczająco jednorodny, nieskończenie podzielny, nie traci wartości w momencie dzielenia w momencie, kiedy mam kilka jednostek pieniądza, czy jakiś obiekt mający wartość pieniężną, jak go dzielę na mniejsze jednostki, one nie tracą na wartości. No poza tym musi być też stosunkowo łatwo transportowalny, łatwo rozpoznawalny. Także jest tych kilka cech, które dany towar musi spełniać, żeby móc spełnić funkcję pieniężną. I tak naprawdę historycznie rzecz biorąc, przez ostatnie kilka tysięcy lat były taki towar, czy raczej grupa takich towarów, które taką rolę spełniały. I to były metale szlachetne, głównie złoto, w mniejszym stopniu srebro. Złoto wszystkie te cechy miały. Łatwo rozpoznawalne, trwałe, stosunkowo łatwe w transporcie, jednorodne. W momencie dzielenia sztabki złota nie malała wartość, taka relatywna wartość tych mniejszych jednostek, co na przykład nie jest prawdą w przypadku diamentów, bo rozłupany diament już ma wartość stosunkowo mniejszą. I pieniądz powstawał, historycznie rzecz biorąc, jeśli się możemy o taką historyczną rekonstrukcję pokusić, właśnie na podstawie takiego procesu naturalnej selekcji, czyli na bazie wypierania towarów mniej powszechnie akceptowalnych, mniej nośnych, mniej chodliwych przez towary bardziej powszechnie akceptowalne, bardziej nośne, bardziej chodliwe, i złoto po prostu wygrało ten naturalny proces konkurencji. I ja wspominam o tym fakcie, że przez tysiące lat myśmy jako rasa ludzka budowali cywilizację na podstawie tej gospodarki opartej na pieniądzu towarowym. To jest bardzo istotne. To był rzadki jakiś towar. Towar, który owszem, można było zwiększać jego podaż kopiąc, ale to było stosunkowo trudne. Złoto było stosunkowo nieelastycznym pieniądzem. I współcześnie jest taka intuicja, że to źle, że złoto było takie nieelastyczne, że w ogóle ten pieniądz towarowy, pod jakąkolwiek by on postacią nie występował, był nieelastyczny, że takie gospodarki, jakie istnieją współcześnie, gdzie mamy do czynienia z pieniądzem elastycznym i różnie go sobie możemy nazwać pieniądzem papierowym, a jeszcze lepiej w zasadzie go nazwać pieniądzem fiducjarnym, czyli pieniądz, którego wartość nie wynika z tego, że on jest zabezpieczony jakimkolwiek rzadkim towarem, tylko jego wartość jest brana na wiarę. A w angielskim języku ten pieniądz nosi nazwę, która jeszcze bardziej mi się podoba, bo uważam, że ona lepiej oddaje istotę tego zjawiska. To się nazywa fiat money, czyli fiat voluntas tuas, niech się stanie pieniądz. Państwo pełni rolę takiego świeckiego boga, które jest w stanie pieniądz tworzyć z powietrza i jak gdyby ten sam akt kreacyjny i fakt, że aparat przemocy zabezpiecza rzekomo ten pieniądz, to z tego ma się brać jego wartość. Innymi słowy, on może zachowuje różne inne cechy, jest łatwo rozpoznawalny, jest łatwo w transporcie, jest nieskończenie podzielny, bo tych jednostek pieniężnych mamy wiele, mniejsze, większe, ale nie jest już nieelastyczny, nie jest już sztywny. I ja twierdzę, że to jest ogromny krok wstecz. To jest ogromny krok wstecz, ponieważ złoto, reżim złota, czy ogólnie reżim oparty na gospodarce towarowej, nie był narażony na ryzyko inflacji. I ja stawiam taką tezę, znaczy nie ja, tylko przedstawiciele szkoły ekonomicznej, na którą się powołuję, że
dosyć naturalną i z takiego pragmatycznego punktu widzenia bardzo łatwą do wyjaśnienia tezą. Można tłumaczyć to, że rządy zawsze dążyły do monopolizacji kontroli nad pieniądzem, to znaczy dążyli do upolitycznienia pieniądza, do po prostu politycznego kontrolowania pieniądza, ponieważ to umożliwia im finansowanie ich działań w sposób no, taki stosunkowo ukradkowy, przynajmniej znacznie bardziej ukradkowy i znacznie bardziej wygodny niż finansowanie swoich działań na bazie podatków, czy wytwarzania swoich usług i sprzedawania ich następnie, czy nawet na bazie zadłużania się ze świadomością, że ten dług nie może zostać spłacony po prostu poprzez dodruk waluty, czyli poprzez tak zwaną monetyzację tego długu. No i tym samym z jednej strony może się odbywać taka inflacyjna redystrybucja dochodu od ogółu osób posługujących się daną walutą do bezpośredniej klienteli tegoż rządu i ta klientela może mieć różną postać. To może być na przykład sektor bankowy. Ja to jeszcze rozwinę szerzej, ale to, że sektor bankowy jest taką klientelą, to mi się wydaje, widać bardzo wyraźnie. Dość wspomnieć zjawisko tych bailoutów, czyli wykupywania banków, które w innym razie najprawdopodobniej by zbankrutowały. Ale taką klientelą może też być na przykład przemysł zbrojeniowy, bo historycznie rzecz biorąc w XIX wieku na przykład te tak zwane protobanki centralne, czyli w zasadzie instrumenty, które umożliwiają polityczną kontrolę nad pieniądzem, powoływano wówczas, kiedy trzeba było finansować wydatki zbrojeniowe. Także przemysł zbrojeniowy też może być taką klientelą. Druga rzecz to jest właśnie możliwość spieniężania, monetyzowania swoich długów, czyli po prostu zaspokajanie wierzyciela, dając mu owszem nominalnie tyle, ile mu się należy, ale już o dużo mniejszej sile nabywczej. No i oczywiście traci na tym nie tylko wierzyciel, bo on trochę traci, ale też trochę dostaje tej siły nabywczej. Natomiast ci, którzy nie są wierzycielami, tylko stroną trzecią jak gdyby, tracą jeszcze bardziej. No, umożliwia też na przykład taka polityczna kontrola nad pieniądzem, wdmuchiwanie ludzi w wyższe stawki podatkowe, jeśli w wyniku inflacyjnego druku waluty ceny rosną. Jeśli ceny rosną, to trzeba też płace do nich dostroić, płace rosną. Więc nominalnie człowiek może mieć tyle samo, no ale jeśli właśnie stawki podatkowe są wyliczane nominalnie i są nie, że tak powiem, niedostosowywane do tego, to też może to, można w ten sposób sobie zapewniać dodatkowe źródła dochodu. I teraz chciałbym więcej trochę powiedzieć o symbiozie, tej niebezpiecznej symbiozie, która w kontekście mowy o tym politycznie kontrolowanym pieniądzu fiducjarnym rodzi się pomiędzy sektorem polityczno-biurokratycznym a sektorem bankowym. Obie strony zyskują na takiej symbiozie i ja teraz wyjaśnię pokrótce dlaczego. Otóż strona bankowa zyskuje na takiej symbiozie z przyczyny dosyć oczywistej. Ona otrzymuje w tym momencie do swoich rąk taki instrument, który się nazywa dostarczycielem, znaczy pożyczkodawcą ostatniej instancji. Ten bank centralny to ma być pożyczkodawca ostatniej instancji i oczywiście banki chcą mieć kogoś takiego, ponieważ to zdejmuje z nich jak gdyby groźbę bankructwa. Nawet jeśli banki podejmą jakieś inwestycje niewłaściwe, nieświadomie, czyli po prostu z uwagi na złe prognozowanie tego, jak się rynek rozwija, albo nawet świadomie, bo zarząd banku może pensje swoje różnicować na podstawie tego, na przykład ile kredytów udzieli, nawet jeśli wie z góry, że te kredyty spłacone nie zostaną. Ale nie musi się tym tak naprawdę przejmować, bo jest ten pożyczkodawca ostatniej instancji, który w razie czego po prostu dodrukuje dla niego walutę. Może w tym kontekście trzeba wspomnieć, że trochę mówimy metaforą, jeśli stosujemy to określenie drukuje, bo tak naprawdę stosunkowo niewielka część całej bazy monetarnej to jest gotówka, w dużej mierze to są wirtualne wpisy księgowe, więc mówmy o tym drukowaniu, bo to jest taka zgrabna fraza, ale z drugiej strony pamiętajmy, że do pewnego stopnia jest ona metaforyczna. W każdym razie banki, te duże w każdym razie, te istotne, te znaczące, to jest w ich interesie, żeby się dać w ten sposób skartelizować, żeby otwierać swoje konta w tym banku centralnym, u tego pożyczkodawcy ostatniej instancji, mieć możliwość w razie czego poratowania się, nawet jeśli z góry wiadomo, że zwłaszcza wtedy, jeśli z góry wiadomo, że one podejmują inwestycje, które zwrotu nie mogą przynieść żadnego,
poza tym zwrotem, który polega po prostu na, no na przykład dla większych premiach dla zarządu, wynikających z tego, że więcej kredytów zostaje udzielonych. Natomiast dlaczego ta klasa polityczna potrzebuje wejść w tą symbiozę z sektorem bankowym? Dlatego, że w innym razie operacja monopolizacji i politycznego kontrolowania pieniądza by się nie powiodła. Nie powiodłaby się z tej przyczyny, że wtedy w dalszym ciągu mielibyśmy do czynienia z konkurencją walutową. I o ile ten bank centralny by wtedy emitował ten pieniądz fiducjarny, niepokryty niczym, żadnym realnym towarem, o tyle banki mogłyby konkurencyjną walutę wypuścić, czy substytuty waluty w każdym razie, substytuty, czyli czeki, banknoty, weksle i tak dalej, ale które byłyby pokryte czymś. To znaczy można by się zgłosić i powiedzieć, ja ten substytut pieniądza chcę zamienić na ten rzadki towar, który zachowuje wartość w czasie, na tą jakąś uncję złota, czy 1/20 uncji złota powiedzmy za dolara, jak to było za czasów standardu złota, czy 1/4 uncji złota za funta. I wtedy klasa polityczna by wtedy nie mogła czerpać zysków z tej politycznej kontroli nad pieniądzem, tej inflacyjnej redystrybucji, bo po prostu nikt by z ich pieniędzy nie korzystał, by korzystali ludzie z tych solidniejszych walut, tych walut, które by były emitowane wtedy przez te banki, które by pozostawały niezależne, nie byłyby skartelizowane. Także to jest natura tej symbiozy, tej niebezpiecznej symbiozy. I to jest pierwszy element, który musiałem opisać. Natomiast drugi element, który muszę opisać, żeby móc przejść do właściwego tematu teorii kryzysu gospodarczego, to jest teoria kapitału. I co to jest kapitał? Kapitał to są wyprodukowane środki produkcji, które możemy sobie odróżnić od tak zwanych pierwotnych środków produkcji. Pierwotne środki produkcji to jest ziemia, to są zasoby naturalne, to jest praca ludzkich rąk i ludzkiego umysłu. Natomiast kapitał to są te środki produkcji, które przy pomocy tych pierwotnych środków produkcji wytwarzamy. To takie wtórne środki produkcji. I teorię kapitału bardzo wdzięcznie można sobie opisać, przynajmniej jej elementarne podstawy, na bazie takiego modelu Robinsona Crusoe. Wyobraźmy sobie Robinsona Crusoe na bezludnej wyspie, który to Robinson ma tam do dyspozycji wyłącznie pracę swoich rąk i zasoby naturalne. I teraz on może albo, i załóżmy, że on się żywi rybami, i teraz on może albo zdecydować się na łowienie ryb gołymi rękoma, i natychmiast te ryby konsumować, albo on może część tych ryb wyłowionych gołymi rękoma konsumować, a część odkładać na bok. I teraz w zależności od tego, w którą z tych typów działalności on się angażuje, my możemy mówić o tym, że Robinson Crusoe ma wysoką preferencję czasową albo niską preferencję czasową. I preferencja czasowa to jest tak naprawdę jeden z logicznie koniecznych elementów ludzkiego działania. Wszyscy mamy dodatnią preferencję czasową. Co to znaczy? To znaczy, że zawsze wolimy zaspokoić swoje potrzeby wcześniej niż później. I ktoś mógłby powiedzieć, a czy jak ktoś jest cierpliwy, to nie znaczy, że on preferuje później niż wcześniej? Nie, bo to oznacza, że on ma niską preferencję czasową, ale nie, że ma zerową albo ujemną. Bo jako że przyszłość zawsze w pewnym momencie stanie się teraźniejszością, to jeśli mówimy o kimś, kto ma zerową albo ujemną preferencję czasową, to jest ktoś, kto by w ogóle nie działał. On by powiedział, w momencie, kiedy przyjdzie jakiś moment w przyszłości, to ja wtedy zacznę działać, ale jak ta przyszłość by się stała teraźniejszością, to znowu by mówił, znowu czekam na przyszłość. Także zerowa albo ujemna preferencja czasowa jest po prostu logicznie niespójna, niezgodna z koncepcją działania ludzkiego, jakiegokolwiek działania. Ale możemy mówić o wyższej albo niższej preferencji czasowej. Wysoką preferencję czasową ma utracjusz, hulaka, człowiek, który nie oszczędza, nie odkłada na przyszłość, konsumuje całą swoją płacę, czy w każdym razie dużą jej część. I taki Robinson, który te wszystkie ryby, które wyłowi gołymi rękoma, natychmiast konsumuje, to on ma właśnie wysoką preferencję czasową. Natomiast taki Robinson, który by część tych ryb odłożył, może mieć, no ma na pewno niską preferencję czasową. I co mu umożliwia ta niska preferencja czasowa? Ona mu umożliwia na przykład to,
że on zajmie się konstrukcją kapitału, czyli sieci rybackiej na przykład. I po co, co ma do tego ta niska preferencja czasowa? Otóż on te ryby musiał odłożyć na bok, ponieważ gdyby ich nie odłożył, to by nie miał z czego żyć w trakcie konstruowania sieci. Także oszczędności są niezbędne do tego, żeby móc zaangażować się w bardziej okrężne procesy produkcyjne, bardziej kapitałochłonne procesy produkcyjne. I proszę zwrócić też uwagę, że z tego postulatu dodatniej preferencji czasowej wynika, że bardziej okrężne procesy produkcyjne muszą być bardziej produktywne, bo gdyby nie były, to nikt by się w nie nie angażował, nikt by kapitału nie budował. Więc i trzeba też wspomnieć, że właśnie akumulacja kapitału obok podziału pracy, obok specjalizacji i obok, no powiedzmy, kultury przedsiębiorczości, to jest jeden z głównych elementów, dzięki którym mamy rozwój gospodarczy, dzięki której możemy na, powiedzmy, godzinę pracy czy na daną ilość zaangażowanych środków produkcji otrzymywać większy urobek. Tak jak na przykład przy pomocy sieci będziemy mieli większą produkcję ryb niż w przypadku łowienia ich gołymi rękoma. No potem oczywiście możemy rozwijać ten model, powiedzieć, że znowu, jak już Robinson nałowi ryb za pomocą sieci, to może sporo tych ryb odłożyć, jeśli mu przyjdzie do głowy zająć się konstrukcją kutra i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby można było rozwijać strukturę kapitałową, trzeba niskiej preferencji czasowej. No i trzeba oczywiście też pewnego zmysłu przedsiębiorcy, żeby wiedzieć tak naprawdę, w co inwestować, żeby to, w co inwestujemy, przynosiło zwroty. No jeśli Robinson zamiast budować sieć rybacką zacznie budować coś innego, to, no nie wiem, instrument muzyczny na przykład, no to wiadomo, że to nie umożliwi mu potem większej produkcji ryb. I teraz ostatni już element tej układanki, zanim przejdę do tego, jak się rozwijają kryzysy gospodarcze, to jest teoria stopy procentowej, czyli w zasadzie procent to jest no, ten naddatek, który się otrzymuje, ta nagroda, możemy powiedzieć, którą się otrzymuje w wyniku odstąpienia od bezpośredniej konsumpcji, czyli w przypadku Robinsona to są te dodatkowe ryby, które on dzięki sieci może złowić, a które złowił dlatego, że odstąpił od konsumpcji wszystkich tych ryb naraz, które wcześniej wyłowił za pomocą gołych rąk. I teraz, no w zasadzie Robinson to, owszem, no w jakimś tam ograniczonym stopniu możemy powiedzieć, że on się wymienia. On się wymienia z naturą, on się wymienia z czasem, czy w tym wymiarze czasowym, w jakim żyje. Ale teraz wprowadźmy na tą wyspę Piętaszka i powiedzmy, że Robinson te ryby zaoszczędzone daje Piętaszkowi i to Piętaszek zaczyna konstruować sieć. I teraz on, jak dzięki tej sieci wyłowi więcej ryb niż mógł wcześniej, on musi część tych ryb oddać Robinsonowi. I to jest właśnie ten procent, który Robinson otrzymuje za to, że odstąpił od konsumpcji. Ale oczywiście Piętaszek też swój procent otrzymuje dzięki temu, że zachował się jak przedsiębiorca, mądrze zainwestował te pieniądze, które mu pożyczkodawca dał. I więc na tej podstawie widzimy, że stopa procentowa to jest cena. To nie jest jakiś taki wskaźnik monetarny, którym sobie można manipulować, a o czym się często w głównym nurcie słyszy, a prawda, teraz prawda, organ polityczny, czyli nadzór banku centralnego postanowił podwyższyć albo obniżyć. To jest niestety takie centralne sterowanie cenami w skali makro, a jeśli ceny wynikają z centralnego sterowania czy z edyktu urzędniczego, a nie z podaży i popytu, jak powinny, to mamy do czynienia z właśnie takim bakierowaniem, wykoślawianiem struktury produkcji. Bo proszę zwrócić uwagę, stopa procentowa to jest, się okazuje, cena, która koordynuje produkcję w czasie. Ona koordynuje oszczędności z inwestycjami. Tak jak to było w przypadku Robinsona i Piętaszka. Im więcej Robinson zaoszczędzi ryb, tym większa będzie podaż tych dóbr na tym rynku pożyczkowym. Mamy taki prymitywny rynek pożyczkowy składający się z ryb. No wiadomo, im bardziej rośnie podaż, tym bardziej maleje cena, no bo wiadomo, że każda kolejna jednostka dobra zaspokaja coraz mniej pilną potrzebę, więc im więcej tych oszczędności,
tym niższa stopa procentowa. Więc stopy procentowe, teraz już opuszczając ten model Robinsona i Piętaszka i przenosząc się na model gospodarki, jaką znamy, tej zaawansowanej naszej współczesnej gospodarki, stopy procentowe mogą spaść wtedy tylko, kiedy ludzie, społeczeństwo obniża swoją preferencję czasową. Mniej konsumują, więcej oszczędzają, więcej oszczędności wpływa do banków, więc cena za kredyt, czy to kredyt konsumpcyjny, czy kredyt inwestycyjny, maleje. Natomiast i tak się rozwija zdrowa gospodarka. Potem potrzebujemy oczywiście, mamy z jednej strony tych pożyczkodawców, czyli po prostu klientów banków, mamy bank, czyli pośrednika, który jest również inwestorem z ramienia swojego klienta, czy swoich klientów. I mamy też tego przedsiębiorcę na samym końcu, który musi jakoś mądrze wykorzystać ten kredyt, tak żeby móc osiągnąć taki zysk, żeby nie tylko sam się wzbogacił, ale żeby jeszcze mógł zapłacić procent bankowi, a potem żeby bank mógł z kolei zapłacić odsetki klientowi. I to jest taki naturalny, zdrowy rozwój gospodarczy. I proszę zwrócić uwagę, że w tym reżimie złota, czy w reżimie pieniądza towarowego, o którym mówiłem, to jest jedyny sposób, w jaki gospodarka może się rozwijać, bo podaż pieniądza jest sztywna, czyli banki mogą dostać więcej pieniądza tylko wtedy, kiedy ludzie więcej oszczędzają. Natomiast teraz przechodzimy do tego naszego reżimu monetarnego, w którym żyjemy, czyli pieniądza fiducjarnego, pieniądza papierowego, pieniądza wirtualnego, tego, który powstaje z powietrza. I teraz proszę zwrócić uwagę, co może nastąpić. Może nastąpić taka sytuacja, że do banków trafi więcej pieniędzy wygenerowanych przez bank centralny, z czym nie będzie związane obniżenie się preferencji czasowej przez konsumentów. Innymi słowy, może wystąpić sytuacja, w której nikt nie odstąpił od bieżącej konsumpcji, ale mimo wszystko wydaje mu się, takie powstaje wrażenie, że istnieje większa pula tych pieniędzy, które istnieją, tych dóbr na rynku pożyczkowym. Że nikt nie musiał nic zaoszczędzić, ale mimo wszystko pojawia się w bankach więcej funduszy, które można przekazać albo na kredyty konsumpcyjne, czyli na tworzenie tych tak zwanych trwałych dóbr konsumpcyjnych, takich jak mieszkania czy samochody, albo tych pieniędzy, które można wykorzystać w celu tworzenia dóbr kapitałowych, które posłużą w przyszłości tworzeniu większej liczby tych trwałych dóbr konsumpcyjnych, albo większej liczby nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Czyli tak jak gdyby było więcej środków na konstruowanie, znowu wracając do modelu Robinsona Crusoe, tych sieci czy tych kutrów, pomimo że Robinson nic nie zaoszczędził, że on dalej konsumuje tyle samo, ile konsumował. I wtedy właśnie powstają te bańki spekulacyjne. Znaczy, nie mówmy bańki spekulacyjne, po prostu bańki w różnych sektorach. Na przykład w sektorze mieszkaniowym była taka bardzo wyraźnie się przejawiająca bańka, polegająca na tym, że były dostępne kredyty mieszkaniowe po bardzo niskich stopach procentowych, pomimo że nikt nie zaoszczędził wcześniej tych pieniędzy. To nie jest tak, że ludzie odstąpili od konsumpcji tych nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Oni nie obniżyli swojej preferencji czasowej. I teraz już pewnie Państwo widzą, że tworzy się taka dyslokacja. To wykoślawia się ta cała struktura produkcji, bo teraz powiedzmy, że mamy tych inwestorów, którzy budują te nowe mieszkania masowo albo nowe samochody, korzystają z tych funduszy wygenerowanych z powietrza przez bank centralny i przekazanych bankom komercyjnym. I teraz już widzimy, dlaczego większość tych inwestycji będzie skazana na porażkę. Otóż ona będzie skazana na porażkę, dlatego że nie zostały uwolnione żadne konkretne, realne dobra z tego sektora dóbr konsumpcyjnych. I w związku z tym, i dobry przykład, który to ilustruje, znowu może dwa przykłady. Jeden to jest przykład majstra, który buduje dom. Powiedzmy, że majster buduje dom i on ma jakąś pulę cegieł, powiedzmy 200 cegieł, czyli realnych, fizycznie dostępnych, rzadkich dóbr. Ale jego podwładni go oszukują, bo są złośliwi i mówią mu, że on ma 400 cegieł. To on oczywiście zmodyfikuje wtedy plany budowy domu. On będzie budował dom dwa razy wyższy. I ostatecznie się okaże, że on wybudował pół domu,
I cała inwestycja jest zmarnowana, bo nagle widzi, że cegły się skończyły, skończyły się materiały, nawet nie ma jak wykończyć tego domu. Cała inwestycja jest skazana na straty, jeśli ktoś działa w mniemaniu, że ma więcej rzadkich, realnych zasobów, niż ilość, którą rzeczywiście ma do dyspozycji, które to wrażenie może poprzez tą iluzję monetarną być spowodowane. Albo wracając znowu do przykładu Robinsona i piętaszka, to tak jakby Robinson zamiast naprawdę dać piętaszkowi te ryby, znowu konkretne, fizyczne, namacalne dobra, zamiast tych ryb daje mu karteczkę, na której jest napisane ryby. No i w tym momencie oczywiście, że piętaszek nie skonstruuje tej sieci. On może skonstruować, jeśli istnieje jakaś tam strona trzecia, czyli jakiś magazyn rybny i rzeczywiście ta karteczka, która by wtedy była substytutem pieniądza, może być wymieniona na pieniądz realny, czyli na te ryby. Ale jeśli to jest tylko karteczka, niezabezpieczona niczym, czyli pieniądz fiducjarny, taki jak gdyby, to na nic jej nie wymieni i on nie będzie miał czego jak gdyby konsumować w trakcie konstruowania sieci. I ta inwestycja się w związku z tym nie powiedzie. Czyli w reżimie tego sztywnego pieniądza towarowego kredyt też zawsze musi być kredytem towarowym. I jak ja rozumiem kredyt towarowy? To jest taki kredyt, który w momencie jak się go udziela, to te tak zwane koszty alternatywne dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, co to są koszty alternatywne, to jest to, co się poświęca w wyniku każdej transakcji. Na przykład nasze koszty alternatywne nas tutaj siedzących teraz, słuchających mojej pogadanki, to byłoby na przykład, nie wiem, oglądanie telewizji, albo czytanie książki, albo bycie w operze. To są koszty alternatywne. A koszty alternatywne udzielenia przez Robinsona kredytu, to jest konsumpcja ryb po prostu. Więc to jest kredyt towarowy. On sam rezygnuje z konsumpcji jakichś towarów, daje je Robinsonowi, piętaszkowi. Ale w reżimie tego pieniądza fiducjarnego to już nie jest kredyt towarowy. To już wtedy też się staje kredyt fiducjarny. I jak gdyby wtedy inwestorzy, ci, którzy na przykład inwestują w mieszkania czy w samochody, otrzymują coś w rodzaju tej karteczki, na której pisze, nie wiem, no, dobra kapitałowe, bo tak by musiało być napisane na tych karteczkach. Oni liczą, że za te pieniądze kupią dobra kapitałowe, ale ich nie kupią. Dlatego ich nie kupią, że one nie zostały uwolnione z tych faz produkcji bliższych bezpośredniej konsumpcji. A nie zostały uwolnione dlatego, że ludzie nie obniżyli swoich preferencji czasowych. Nie jest tak, że oni postanowili, że mniej na przykład będą chodzić do kina, czy mniej będą kupować słodyczy, czy innych tego rodzaju rzeczy, po to, żeby komuś innemu umożliwić kupno mieszkania, czy samochodu, czy poczynić inwestycji, których ostatecznym zwieńczeniem jest wytworzenie tych trwałych dóbr konsumpcyjnych. Więc na podstawie integracji właśnie tych wniosków płynących z analizy tego, czym jest pieniądz i czym jest kapitał i czym jest stopa procentowa, to widzimy, dlaczego w tym reżimie, w którym się po prostu jest pieniądz fiducjarny, dzięki temu można go sztucznie tworzyć i w związku z tym manipulować stopami procentowymi, z konieczności pojawią się takie wykoślawienia, takie dyslokacje w strukturze kapitałowej. Także tyle może na temat tej właśnie teorii cykli koniunkturalnych, może teraz na temat tego, co zrobić, żeby tego rodzaju kryzys, w momencie, kiedy on już się pojawi, stał się możliwie bezbolesny. I diagnoza moja i szkoły ekonomicznej, na którą się powołuję, jest taka, że wszystko to, co decydenci polityczni robią teraz, jest całkowitą odwrotnością tego, co powinno być robione, ażeby ten kryzys został zażegnany. Bo co by się musiało stać, żeby on został zażegnany? Musiałaby nastąpić tak zwana deflacja kredytu bankowego, bo w momencie, kiedy się okazuje, że te wszystkie inwestycje były nietrafione, to trudno mi to na polski przetłumaczyć, ale dwa zjawiska występują i to już powinniśmy sobie zdawać sprawę, czym one są. Jest nadkonsumpcja, overconsumption i są błędne inwestycje, malinvestments. I w momencie, kiedy wiadomo już, że ludzie za dużo konsumowali z jednej strony, za dużo brali kredytów konsumpcyjnych, na które ich stać nie było i źle inwestowali, czyli inwestowali w takie sektory,
gdzie nie było tak naprawdę tych realnych dóbr, które by im umożliwiły ich sfinansowanie, to to musi zostać upłynnione. I jak to może zostać upłynnione? Otóż musi ten naturalny dla zdrowo działającej gospodarki proces odchwaszczający zadziałać, czyli ci, którzy podjęli złe decyzje, muszą zbankrutować. I bankructwo to nie jest koniec świata, wręcz przeciwnie, to jest jak mówię, naturalny taki proces ozdrowieńczy. To jest tak jak oczywiście chory cierpi, jak wychodzi z choroby, ale on musi wyjść z tej choroby, a alkoholik, on cierpi, jak na odwyku jest, ale on musi, bo to jest ten lepszy scenariusz, bo jeśli się mu zacznie dolewać, to on w krótkim okresie nie będzie cierpiał, ale w dłuższym okresie będzie jeszcze bardziej cierpiał. Czyli albo można wrzut przeciąć, albo można go próbować pokrywać jakimś takim prowizorycznym plastrem i próbować łagodzić skutki, zaostrzając jednocześnie coraz bardziej przyczyny. Czyli musiałyby te wszystkie banki pobankrutować, czyli musiałaby nastąpić restrukturyzacja ich długu, czyli na bazie na przykład zaukcjonowania ich aktywów. Po prostu inni nowi przedsiębiorcy musieliby je przejąć, tym samym przejąć też na siebie część długu, bo tak długi się przecież restrukturyzuje. I to by miało bardzo zbawienny wpływ też na rozbicie tego kartelu bankowego, który tak naprawdę nie stanowi podmiotu rynkowego w tym momencie. Bardziej to jest podmiot polityczny niż rynkowy. Tylko banki w zasadzie są wyłączone z tego naturalnego procesu odchwaszczającego, który w wszystkich innych obszarach sprawia, że karani są ci, którzy podejmują złe inwestycje, zwłaszcza jeśli to są w świadomy sposób złe decyzje podejmowane, bo się liczy, że przez polityczne wpływy się uda uniknąć fatalnych tego konsekwencji. Więc mówię, i to by doprowadziło do tego oczywiście, że duża część tych pieniędzy, które wydaje się, że istnieją w tych bankach, ona by wyparowała, bo banki operują na bazie czegoś, co się nazywa rezerwą częściową, czyli w ogóle nawet ta część gotówkowa, pomimo że to też jest już ten pieniądz fiducjarny, to jest bardzo niewielka część całości tej bazy monetarnej, jaką mają banki. Reszta to są zupełnie wirtualne wpisy księgowe. Jakby to zupełnie wyparowało, to by nastąpiła ta deflacja, tak zwana spowodowana skurczeniem się kredytu bankowego, czyli by bardzo wzrosła siła nabywcza pieniądza, czyli też by wzrosła realna wartość długu, który trzeba spłacić, to by jeszcze przyspieszyło te bankructwa i ten proces oczyszczający, który byłby bolesny, ale mimo wszystko jest lepszy od alternatywy, którą tak naprawdę jest po pierwsze konserwowanie czegoś, co się nazywa pokusą nadużycia, czyli z jednej strony nie tylko uderzanie w tą jakąś elementarną dyscyplinę rynkową, która każe nagradzać, czy jak gdyby naturalnie zupełnie prowadzi do nagradzania tych, którzy podejmują mądre decyzje, roztropne decyzje, a karania tych, którzy podejmują błędne, ale też usztywnienie, instytucjonalizowanie tej pokusy nadużycia, sprawianie, że to tak będzie zawsze, już coraz więcej tego będzie, zawsze będzie świadomość tego, że ten pożyczkodawca ostatniej instancji będzie wtłaczał coraz więcej pieniędzy w te banki i mnóstwo jest eufemizmów na to. W mediach się napotyka takie określenie jak luzowanie ilościowe albo dostarczanie płynności, a to jest po prostu tworzenie tych wirtualnych wpisów księgowych, czy ten druk pieniądza, jakbyśmy mówili, czyli inflacyjna redystrybucja od ogółu właścicieli, posiadaczy pieniądza w kierunku tej klienteli, w tym przypadku w sektorze bankowym, która tak czy inaczej nie przyniesie w dłuższej perspektywie zysku temu sektorowi bankowemu, jeśli się przedobrzy po prostu. A teraz po prostu ten kartel polityczno-bankowy przedobrzył. Już nawet on nie czerpie z tego zysków, bo te ogromne masy pieniędzy siedzą w tych rezerwach bankowych i te banki się boją pożyczać, bo one wiedzą, że gdyby zaczęły, to by jeszcze te efekty redystrybucji inflacyjnych by się jeszcze pogłębiły, rachunek ekonomiczny stałby się jeszcze trudniejszy, znowu by narosły te bańki w różnych sektorach, w jakimś sektorze biopaliw na przykład może, bo one mogą się oczywiście manifestować w różnych sektorach, to jest uwarunkowane różnym ustawodawstwem, które może temu sprzyjać. Na przykład powstaniu tej bańki nieruchomościowej sprzyjał między innymi tak zwany Community Reinvestment Act, czyli
takie kongresowe ustawodawstwo w Stanach, które mówiło, że banki mają wręcz 50% swoich kredytów dawać tak zwanym ninjom. To jest taki akronim, to jest no income, no job, no assets, czyli ludziom o bardzo złej historii kredytowej, którzy wiadomo było, że oni tych kredytów nie pospłacają. Czyli to jeszcze te instytucjonalne uwarunkowania nie są same w sobie przyczyną powstawania tych baniek, bo przyczyny są, powiedziałem, głębsze, leżą u podstaw tego fiducjarnego systemu monetarnego, ale mogą sprzyjać, mogą ukierunkowywać tworzenie się ich w takich bądź innych sektorach. Więc wracając do tematu, co by się musiało stać, żeby, no bezboleśnie się nie da z tego wyjść, ale minimalnie boleśnie, tak, żeby uniknąć scenariusza weimarskiego, czyli hiperinflacji, albo żeby uniknąć scenariusza takiego japońskiego, ale w skali nie japońskiej, tylko światowej, czyli takiej pełzającej stagnacji, rozłożonej na długie dekady. Także mówię, bankructwo tych niegospodarnych wszystkich podmiotów. Jeśli mówimy o tym wariancie amerykańskim, to musiałoby to być bankructwo banków i restrukturyzacja ich długów i rozdrobnienie oczywiście tego sektora. W wariancie europejskim to musiałoby być bankructwo niegospodarnych rządów. Czyli to musiałoby doprowadzić albo do zmniejszenia się strefy euro, albo do rozpadu strefy euro. To jest eksperyment krótkotrwały i niestety pamięć jest też krótka, że to są takie no, eksperymenty społeczne, które z mojej perspektywy próbują oszukać prawa ekonomii, a prawa ekonomii się nie da oszukać, bo to są prawa logiki tak naprawdę. To jest taka logika w zastosowaniu do spraw ludzkich, to jest ekonomia, tak można zdefiniować ekonomię. A takie eksperymenty jak na przykład ta wspólna waluta wciąż fiducjarna, no bo euro to jest oczywiście waluta fiducjarna, nie tylko wytwarza problemy wynikające z tego właśnie, no z tej swojej fiducjarności, ale też z tego, że się tworzy coś, co można określić jako monetarna tragedia wspólnoty. Czym jest w ogóle tragedia wspólnoty? To jest takie zjawisko, w którym każdy robi to, co służy jego interesom, ale co oczywiście, co jednocześnie godzi w interesy jakiegoś większego ogółu. I klasyczny przykład, od którego się ta nazwa bierze, tragedia wspólnoty, to jest przykład tak zwanego wspólnego pastwiska. No powiedzmy, że mamy wspólne pastwisko i mamy 10 pasterzy, którzy z tego pastwiska korzystają. I teraz powiedzmy, że najpierw każdy indywidualny pasterz sobie myśli tak. Wczoraj moje bydło pasło się na tym pastwisku. Może dzisiaj nie powinno się paść, bo powinienem dać trawie odrosnąć. Tak jakby powinienem dać się temu kapitałowi, jakim jest trawa, żeby on się zakonserwował, żeby on się odnowił. Ale potem właśnie istota tragedii wspólnoty polega na tym, że on sobie, ten indywidualny pasterz myśli tak, jak ja dzisiaj nie poślę tego bydła tam, to ten drugi pośle. I wtedy nie tylko ta trawa wcale nie odrośnie, ale jeszcze ja stracę. Bo ja już potem swojego bydła tam nie będę mógł wysłać. Już trawa będzie wygryziona. I wyobraźmy sobie, że teraz 10 pasterzy myśli dokładnie w taki sam sposób. Wszyscy wysyłają swoje bydło jednocześnie i właśnie się staje to, co każdy z nich obawiał się, że się stanie. Pastwisko zostaje zniweczone, zniszczone. Ta struktura kapitałowa, jeśli sobie tej metafory możemy użyć w tym kontekście, zostaje zniszczone. I takim wspólnym pastwiskiem w kontekście strefy euro była możliwość zadłużenia się kosztem wszystkich pozostałych członków strefy euro. Znaczy peryferia mogła się zadłużać kosztem całej strefy walutowej. I z jednej strony kusiła ich sama możliwość robienia tego, bo zawsze możliwość życia cudzym kosztem jest kusząca w momencie, kiedy nie wiążą się z tym koszty, a właśnie w tym przypadku się nie wiązały z tym koszty, bo znowu był ten pożyczkodawca ostatniej instancji, czyli ten Europejski Bank Centralny, a z drugiej strony mogła być ta świadomość, że jak ja nie skorzystam z tej możliwości, to ktoś inny nie skorzysta. Jak my, w sensie na przykład rząd grecki nie skorzystamy, to może skorzysta, nie wiem, rząd rumuński, a może inny jakiś jeszcze. Więc kryzys strefy euro jest w zasadzie tylko innym wariantem tego kryzysu instytucji finansowych w Stanach. W sumie można sobie takie kryzysy na takie 3 główne strefy czy fazy podzielić. I
Pierwsza faza to jest kryzys instytucji finansowych, czyli sektora bankowego w tym przypadku. I tą fazę żeśmy bardzo wyraźnie widzieli w Stanach. To były mniej więcej lata 2007 do teraz praktycznie. Druga faza to jest kryzys długu, bo próbuje się te banki, znowu to jest określenie, które mi się bardzo podoba, bo oddaje bardzo dobrze naturę tego procesu, zombifikować. Są banki zombie, czyli takie, które żyją cudzym życiem w zasadzie. I wtedy wchodzimy w tą fazę kryzysu długu. Tylko różnica była taka, że właśnie tymi dłużnikami w wariancie amerykańskim byli klienci banków i to były takie poszczególne osoby, jacyś indywidualni kredytobiorcy. Natomiast w wariancie europejskim czy w wariancie eurostrefy to są już rządy. I to jest ta różnica, która w tym wariancie europejskim trochę zlewa te dwie fazy, czyli tą fazę kryzysu instytucji finansowych i kryzysu długu. I potem jest trzecia faza i my jeszcze w tą fazę nie wkroczyliśmy, ale niestety trochę wkraczamy. To jest właśnie faza monetyzacji długu, która w ostateczności się może zakończyć hiperinflacją, taką w stylu weimarskim, albo szukając przykładu bardziej współczesnego w wariancie Zimbabwe. Tak? Ja nie wiem, czy do tego dojdzie, to jest, bo mówię, ścierają się te dwa scenariusze. Scenariusz hiperinflacyjny i scenariusz takiej pełzającej deflacji w stylu japońskim. W sumie nie wiadomo, który lepszy wariant, który gorszy, bo chodzi tak naprawdę o to, żeby poddać refleksji jakieś ścisłe fundamenty tego systemu. Więc znowu wracając do tego, bo tak dygresyjnie o tym opowiadam, ale wydaje mi się, że tak trzeba, bo to są elementy, które trzeba w analizie uwzględnić. Poza umożliwieniem, żeby zadziałał ten proces odchwaszczający, absolutnie nie drukować, czyli żadnego luzowania ilościowego, żadnego dostarczania płynności, bo to, mówię to, doprowadzi tylko do tymczasowej ulgi kosztem jeszcze większego bólu w przeciągu powiedzmy kilku następnych lat, bo tyle dojrzewają mniej więcej te bańki. I to też można sobie znowu prześledzić, bo bańka nieruchomościowa została rozdęta na wskutek pęknięcia bańki dotkomowej. Jeśli Państwo pamiętają, to na przełomie XX i XXI wieku była bańka dotkomowa. Też się brało kredyty, wtedy modne to było na rozwój tych dotkomów, czy tych przedsięwzięć internetowych, wtedy bardzo modnych. I ta bańka pękła i wielu takich opiniotwórczych, głównonurtowych komentatorów ekonomicznych mówiło bardzo dobrze, że Greenspan, czyli szef Fedu, amerykańskiego banku centralnego, dostarczył płynności i uniknął tej deflacji czy tej recesji, rozdymając bańkę mieszkaniową. No i wiadomo, jak to się skończyło. Następna bańka na czym będzie, nie wiem, może na jakichś właśnie biopaliwach. W każdym razie kolejna odsłona tego samego spektaklu, jeszcze gorsza. Także zakręcić ten kurek pieniężny, pozwolić, żeby ten system odchwaszczający zadziałał i po trzecie dać, nie robić żadnych tak zwanych bodźców ekonomicznych, jak to się nazywało, bo to oznacza, że co się robi? Znowu drenuje się tą siłę nabywczą z tego sektora produktywnego. Tych wszystkich przedsiębiorców, którzy nie mają powiązań politycznych, a mimo wszystko jakoś sobie próbują nawet w tym kryzysowym środowisku radzić, mimo wszystko no, wytwarzają, żyją z tego, że wytwarzają jakieś produktywne dobra i usługi i niezależnie od tego, czy na bazie jakichś podwyższonych podatków, czy na bazie właśnie takiego drenażu inflacyjnego, czy na bazie zwiększającego się długu czy deficytu, który w ostateczności trzeba będzie spłacić albo drogą podatkową, albo drogą inflacyjną, się coraz bardziej drenuje siły witalne z sektora tego produktywnego, a przekierowuje się w ten bezproduktywny, czyli ten politycznie sterowany, gdzie zawsze kosztami swoich działań można obciążyć innych. Ktoś odpowie, no dobrze, ale panuje taka psychoza, że gdyby te środki pozostały w tym sektorze rynkowym, to i tak by nikt ich nie zainwestował. Więc my staramy się stymulować coś, co się nazywa bezczynnymi zasobami, idle resources. Trzeba stymulować te bezczynne zasoby, czyli te wszystkie porzucone właśnie dobra kapitałowe, które służyły tworzeniu mieszkań albo samochodów i tak dalej. Ale
I się mówi jeszcze tak w tym kontekście. My mamy dokładnie taką samą siłę roboczą, jaką mieliśmy przed kryzysem. I my mamy dokładnie ten sam kapitał, ilość kapitału, jaką mamy przed kryzysem. A więc problem nie leży po stronie podażowej. Wy, którzy twierdzicie, że to wynika z jakiejś dyslokacji w strukturze kapitałowej, to wy nie macie racji. To jest problem popytowy. Ludzie się boją konsumować, więc my powinniśmy ich zachęcić. Otóż to jest błąd tego myślenia, polega na tym, że patrzy się na sytuację w taki dosyć uproszczony sposób, który ignoruje właśnie tą całą teorię kapitału, którą opisałem. Bo owszem, ta siła robocza rzeczywiście istnieje i te dobra kapitałowe też istnieją, ale znowu, kapitał kapitałowi nierówny. Te dobra zostały źle zatrudnione po prostu. I znowu taki Robert Murphy, świetny popularyzator szkoły austriackiej, wymyślił taką metaforę, bardzo obrazową moim zdaniem, ja się bym chciał tutaj nią posłużyć, czyli metaforę złośliwych gnomów. Powiedzmy, że złośliwe gnomy pewnego dnia poprzestawiały nam wszystkie dobra kapitałowe w gospodarce. Na przykład porwały lekarzy i ze szpitali powywozili tych lekarzy do kopalni, a z kopalni ukradli kilofy i te kilofy do szpitali poprzenosili. I zgoda, tyle samo jest siły roboczej znowu, tyle samo jest kapitału, ale on jest źle ulokowany. A przekształcenia kapitałowe raz są, jak już powiedziałem, to znowu się cofamy do modelu Robinsona, są rozciągnięte w czasie, to po pierwsze, a po drugie wymagają oszczędności, które sfinansują te przekształcenia. Więc z jednej strony, broń Boże, nie stymulować bezczynnych zasobów, bo to znowu będzie znaczyło, bo to będzie de facto, używając tej metafory, znaczyło, że każemy lekarzom kopać w kopalniach, a górnikom, nie wiem, zajmować się leczeniem pacjentów. Tylko i broń Boże, nie zachęcać ludzi, żeby konsumowali, tylko zachęcać, żeby oszczędzali, bo jak zaczną oszczędzać, to znowu wzrośnie pula tych zasobów na rynku pożyczkowym i dopiero się muszą znaleźć jacyś przedsiębiorcy, którzy tak mądrze te zasoby, te oszczędności skanalizują, że powyciągają lekarzy z kopalni, że powyciągają kilofy ze szpitali i przekształcą tą strukturę kapitałową. I wtedy dopiero będzie można mówić o tym, że te tak zwane bezczynne zasoby są w sposób produktywny wykorzystywane. To są takie recepty na krótki okres czasu. Natomiast w dłuższym okresie twierdzę, że należałoby zakończyć ten eksperyment pod tytułem pieniądz fiducjarny, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to jest eksperyment bardzo młody tak naprawdę. To w swojej obecnej fazie to on ma 40 lat, bo dokładnie w 1971 roku znikły ostatnie zalążki standardu złota. Wtedy Reagan zamknął to tak zwane złote okno. I owszem, to nie był taki klasyczny standard złota XIX-wieczny, ale mimo wszystko do 71 Stany Zjednoczone mówiły, że swój dług wymieniają na złoto. Ale oczywiście zgromadzili tego długu na tyle dużo, że po prostu jednostronnie wypowiedzieli. Reagan powiedział, nie już w złocie nie wypłacam, tylko w tym fiducjarnym dolarze, który możemy drukować, wypłacam. Więc to jest bardzo młody eksperyment, który jest naprawdę niczym w skali historycznej, jeśli porównamy to sobie z tymi tysiącami lat funkcjonowania gospodarek towarowych, czyli tych gospodarek opartych właśnie na rzadkich towarach, na złocie, srebrze i tak dalej, na zabezpieczeniu substytutów pieniądza realnym pieniądzem. Dziękuję bardzo. A strefa euro to jest już w ogóle bardzo krótkotrwały eksperyment, a niektórzy się już przyzwyczaili do tego w takim stopniu, że im się wydaje, że to będzie trwało jeszcze długie, długie lata, albo wręcz na wieczność powstało i że to jest cywilizacyjny krok naprzód. Jest taka iluzja, że tak, no oczywiście wspólne waluty mają swoje walory, bo zmniejszają te koszty transakcyjne, ten problem dwustronnej zbieżności potrzeb, kursy, ryzyko kursowe znika, to jest zgoda. Ale tak samo by było, gdyby była te drobniejsze stosunkowo korzyści są wypierane przez te niebezpieczeństwa związane z fiducjarnością tej waluty. I globalna waluta oparta na złocie, czyli ten klasyczny standard złota, znaczy ja mówię, to złoto to jest tutaj taka pewna metafora, bo to mogłoby być złoto, tak jak to historycznie było, ale mogłoby być to coś innego. Nie wiem, pallad, platyna, może jakiś koszyk taki metali wartościowych. W każdym razie to byłoby nieelastyczne, to byłoby sztywne,
znikałoby to ryzyko inflacyjne, redystrybucyjne, ryzyko długu, bo by się nie dało go spieniężać i ryzyko tych właśnie wykoślawień struktury kapitałowej wynikające z manipulacji stopami procentowymi. Także to by była taka, to był jeden punkt, który by można było zasugerować w tym kontekście jako receptę długofalową. A drugi element to jednak, że też te eksperymentalne instytucje, jakimi są banki centralne, musiałyby zostać albo zniesione, albo przynajmniej wysterylizowane. I one mogły być wysterylizowane poprzez wzniesienie ustawodawstwa o legalnym środku płatniczym. To jest ustawodawstwo, które nie tyle zmusza ludzi do używania jakiejś waluty, bo każdy może nawet dzisiaj handlować przecież złotem, srebrem, platyną, dowolnym towarem, ale na przykład wymusza przyjmowanie należności dłużnych w tym papierze, w tym pieniądzu fiducjarnym. Wierzyciel nie może powiedzieć sądowi, ja sobie życzę spłaty w złocie, bo proszę spojrzeć, umowę podpisałem z swoim kontrahentem, że on spłaci w złocie. Sąd powie, nie szkodzi, jest ustawodawstwo o legalnym środku płatniczym, musi pan przyjąć papier, a nie złoto. Więc możliwe, że można by wysterylizować bank centralny wyłącznie poprzez zniesienie tego ustawodawstwa o legalnym środku płatniczym i on wtedy by się stał instytucją zupełnie taką bezradną i by znikł z czasem. A znowu by wrócił ten konkurencyjny proces, w wyniku którego waluty słabsze, to znaczy bardziej wachliwe, jeśli chodzi o ich wartość, niezabezpieczone tym rzadkim jakimś towarem, by po prostu wyparły te fiducjarne, kontrolowane politycznie pieniądze, bo by ludzie woleli korzystać z tej uczciwszej, solidniejszej waluty, tak zwanego sound money, prawda? I to by był drugi element, może rzeczywiście, i mówię, z punktu widzenia głównonurtowych komentatorów ekonomicznych to zupełnie byłoby jakieś kosmiczne rozwiązanie, ale ja starałem się właśnie w ciągu tej mojej pogadanki wykazać, że wręcz przeciwnie, to kosmiczny to jest ten eksperyment ostatniego stulecia, można powiedzieć, który niewiele znaczy w porównaniu do tych długich, długich okresów wcześniejszych, kiedy naprawdę nie było niczego takiego jak depresje gospodarcze o podłożu czysto strukturalno-monetarnym, no bo były oczywiście inne spowodowane tak zwanymi realnymi czynnikami. Mogła być depresja spowodowana klęską nieurodzaju na przykład, no ale to już jest siła wyższa, na to się nic nie poradzi. Natomiast my no już dzisiaj sobie z tym możemy akurat bardziej radzić, bo to znowu właśnie ta akumulacja kapitału, lepsze umiejętności zabezpieczania, powiedzmy, produkcji i uwydajniania jej. Może już zupełnie ostatnia rzecz, o której wspomnę, bo często pojawiający się taki argument sceptyczny w tym kontekście to jest to, ale przecież w XIX wieku, kiedy istniał ten klasyczny standard złota, też były cykle koniunkturalne, czy też były depresje, czy recesje. I można na to odpowiedzieć na podstawie paru argumentów. Można powiedzieć na przykład, że warto jednak zwrócić uwagę, jak się zmienił język. Bo w XIX wieku nie było żadnych depresji, nie było żadnych recesji, były paniki bankowe. A panika bankowa to jest zjawisko no, zupełnie lokalne. To jest zjawisko tyczące się jednego banku, a nie całego globalnego układu bankowego, który jeszcze się potem, takiego ogniska choroby globalnego, który jeszcze się rozlewa na inne obszary. Więc to właśnie to był zdrowy przejaw tego naturalnie działającego procesu odchwaszczającego, że bank, który przedobrzył, wykreował za dużo kredytu, bo zawsze każdy mógł próbować kantować, powiedzmy w ten sposób, więcej tych substytutów pieniądza wytwarzać, niż miał w swoich skarbcach tego twardego towaru, tego złota czy srebra, ale jak kant wychodził na światło dzienne i nie było tego pożyczkodawcy ostatniej instancji, to po prostu kanciarz bankrutował. Dla kogoś to było bolesne, dla jego klientów w pewnym stopniu, no ale to bankructwo to jest element po prostu zdrowo działającej gospodarki rynkowej. Dług się restrukturyzuje, aktywa się aukcjonuje i stosunkowo szybko wraca to do normy. No, skutki takiej paniki bankowej to kilka miesięcy trwały, prawda? A potem gospodarka, jeśli ją mierzyć jakimiś tam agregatowymi wskaźnikami, wracała na proste, czyli to jest jeden element. Drugi element to jest to, że jeśli się zwróci uwagę, kiedy te paniki bankowe występowały, to one właśnie występowały wtedy, kiedy swoją działalność zaczynały takie
protobanki centralne, bo to takie coś istniało już w XIX wieku. Był na przykład pierwszy bank Stanów Zjednoczonych, potem był drugi bank Stanów Zjednoczonych, tylko mentalność była zupełnie inna, był naturalny sceptycyzm wobec tych instytucji. Nawet ci, którzy godzili się na ich istnienie, a zawsze one były powoływane wtedy, kiedy był konflikt zbrojny, że trzeba było właśnie tego pieniądza drukować, żeby jakoś sfinansować wydatki zbrojeniowe. Na przykład największa panika bankowa w wieku XIX to tak zwana panika roku 1819, a wynikła ona właśnie jako ten tak zwany bust, czyli ten dołek po boomie, wynikający z tego, że 2 lata wcześniej właśnie ustanowiono ten drugi bank Stanów Zjednoczonych po to, bo właśnie wtedy Stany Zjednoczone były zaangażowane w konflikt z Wielką Brytanią. To tam chodziło, to był konflikt handlowy, to był konflikt wynikający z tego, że Wielka Brytania dokonywała siłowych wcieleń żeglarzy amerykańskich do swojej floty. Także była nawet w wieku XIX. W takim stopniu, nawet w jakim były te paniki bankowe, to one zawsze były skorelowane wcześniej z wzrostem podaży pieniądza w obiegu, wynikającym z tego, że jakaś tam instytucja, będąca takim protobankiem centralnym, zwiększała tę podaż. I to jest drugi element, który wyjaśnia, dlaczego nawet w wieku XIX takie elementy istniały. Natomiast trzeci element, to już ostatni, to było to, że jednak i wówczas banki jak gdyby w takim klimacie niekorzystnych dla nich obostrzeń operowały. Na przykład oni nie mogli dywersyfikować ryzyka poprzez świadczenie usług ponad granicami Stanów. Więc na przykład jeśli ktoś oferował ubezpieczenia dla rolników, to mógł oferować ubezpieczenia dla rolników tylko w jednym stanie. Więc jeśli klęska nieurodzaju dotykała cały stan, no to oczywiście, że bank bankrutował, bo nie mógł zdywersyfikować ryzyka, co jest przecież podstawą świadczenia usług ubezpieczeniowych. Więc to są takie różne argumenty, którymi można tłumaczyć istnienie pewnego rodzaju cykli koniunkturalnych, ale jednak o dużo, dużo nieporównanie mniejszej skali natężenia i długości trwania niż te dwudziestowieczne, a przecież Wielka Depresja trwająca od 29 do 45 to nastąpiła po mocno inflacyjnej dekadzie lat 20, która była bezpośrednim następstwem powołania Banku Centralnego w roku 1913. No jeszcze bym pewnie długo mógł mówić na te kwestie, ale mówię już godzinę i wydaje mi się, że to wystarczy tytułem mojego wstępu. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do dyskusji.